Świetnie! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Dzień dobry Państwu. Wznawiam posiedzenie. Ściemniacze, smutki, cyrki w Sejmie, wariaty, szykujcie się, bo ministra szykuje dla was 56 płci, chociaż chyba już jest ich więcej, ale na pewno szykujcie się na program Hity w sieci, godzina 11.11. Dzień dobry Państwu, Mirona Hołda. Oskar Szafarowicz, dzień dobry. Jest te 56 płci, czy jest więcej? Rośnie, tak jak liczba zwalnianych w Polsce z różnych spółek państwowych. To spójrz. W tysiącach. Oczywiście, to może płci też będzie tyle niedługo. Przez 7 miesięcy, zobacz, mają zdolności. Ale że nawet w rządowym CBOS-ie więcej jest przeciwników rządu niż zwolenników, no to powiem ci, jest sztuka. No i chyba polecą głowy w tej rządowej sondażowni. Nie polecą. Zapraszamy na przegląd tygodnia, bo my lecimy właśnie z nim. No i mamy pana Dariusza Klimczaka, który jeszcze tak niedawno, w kwietniu... Tak, ja chyba się nie przesłyszałem. Bardzo nie. Wyraźnie mówił tak. W kwietniu. On nie nawet... będzie żadnych podwyżek. Jemu tam brewka nie drgnęła, jak to mówił. Że nie będzie i może tę konsekwencje chciał wyciągać od tych, wiesz... Nie drgnęła brewka, bo może asystentka premiera zadbała o to, natomiast rzeczywiście... Wszyscy o tej asystentce... Ja myślę, że każdy... Chciałby mieć asystentkę albo asystenta, wiesz, to jest taka po prostu zazdrość. No może przeze mnie męska zazdrość jak przemawia, być może. Jak asystentki albo asystenta. Wracając do rzeczy, no niestety bardziej przyziemnych i smutnych. Podwyżki jakoś są, od 20% na przykład w Warszawie, po 60% w Policach. Dlaczego? To jest wszystko dla naszego dobra. Czyli podwyżki tak. Prądu już były dla naszego dobra, gazu też, to wody teraz też dla naszego dobra. Tak, bo miało być paliwo po 5,19, a woda wychodzi po ponad 5 zł. Wiesz, a może to... Tak, Wiesz, jeszcze rząd pracuje nad tym, żeby wdrożyć dyrektywę ETS2, taki nowy unijny podatek. Na pewno dla naszego będzie dobra. Droższe paliwo, to może to paliwo ma być droższe groszy. O 5,19. Ojeju, na razie piszą o 40 groszach. No ale tak jak się złoży wszystko przez te kilka lat rządów, no oby tyle nie trwały, ale jeśli, to może o 5,19 będzie droższe paliwo. Bo może źle zrozumieliśmy. A może tak. Idziemy w narrację pisowską, cytując pana ministra. Tak, tak. Posłuchajmy. Polaków nie czekają żadne podwyżki wody. Kto to powiedział? No proszę powiedzieć. No pan to powiedział. Odpowiedziałem to... 24 kwietnia 2024. Ładna data w sumie. Tak, powiedziałem to... Powiedziałem te słowa. Że, powiedziałem, że rząd nie planuje żadnych podwyżek wody. I powiedziałem to w odpowiedzi na zaczepkę Polaków jednego... Polaków nie czekają żadne podwyżki wody. Bądźmy precyzyjni. Na początku powiedziałem, że rząd nie planuje. Później nie odsłucham tej wypowiedzi. Tak, to była krótka, pan wyszedł, powiedział też, że będzie ustosunkowana. Tak, no to proszę przedstawić kontekst. No, mówił pan do posła, że żeby nie kłamał, jak jest w Częstochowie generalnie i powiedział pan wyraźnie, Polaków nie czekają żadne podwyżki wody. Zapowiadał pan również stosowną ustawę. Tyle, że jednak podwyżki są. To może ja przedstawię tę sytuację. Police, Warszawa, stawki do 11 lipca. 4,54 metr sześcienny wody, a od 12 lipca 5,43. Proszę się nie wkomponowywać w retorykę PiSu. Nie w retorykę PiSu, ale za to w
cytowanie. Nawet Mickiewicz, drodzy widzowie, chyba cytował, się, tak. Że mamy wicepremiera, który tak. się wciela w rolę wieszcza narodowego. Tak, i tak. to on tak naprawdę kreuje różne cytaty. A, jak? A Mickiewicz to tylko chyba ekstrapolował, co może wymyślić tak. w przyszłości Kosiniak-Kamysz. Posłuchajmy. No, Lubelszczyzna. Lubelszczyzna, co ja gadam w ogóle. Pomyliłem się. Ma pan rację, bardzo dobrze, żeby pan poprawił, bo o to chodzi, żeby nie opowiadać po prostu dub smalonych. Więc no, to jest może cytat pan... akurat z Kośniaka-Kamysza. Słucham? Duby smalone to cytat z Kośniaka-Kamysza. Nie, no ale to w ogóle jest takie powiedzonka było. Także to no, duża awantura, pamiętam, był jak to powiedział panu premierowi Morawieckiemu, wtedy pan premier Morawiecki troszeczkę się obraził. Tak? Niezadowolony był. No zobacz, Mickiewicz, gdy tak. tworzył balladę Romantyczność, to już jakby przygotowywał wystąpienia dla ministra Kosiniaka-Kamysza. Spójrz, jakie to jest interesujące. Interesujące, ale mamy coś jeszcze bardziej interesującego, panią ministrę Zielińską. No ona rzeczywiście wyznacza nowe standardy, także językowe, muszę przyznać. Ona wyprzedza epokę zdecydowanie o kilka okrążeń. Posłuchajmy. My to panu dofinansujemy prawie do 100%, no, ale jeżeli on a dodatkowo państwo polskie ma stworzyć narzędzia, żeby panu pomóc w tym procesie, no ja rozumiem, czyli doradzić i tak dalej. Jeżeli on sobie na wylicza te koszty na 300 tysięcy złotych, to dofinansujecie 90%, czyli tam 260, tak? Nie, dofinansujemy do takich faktycznie rynkowych wartości tych kosztów. Nie, tysiąc, a co to tam? Obiecam, za chwilę się z tego wycofam. Oczywiście obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą, ale zobacz, jak oni tak rzucają na prawo i lewo. I teraz ten raport właśnie o tych kosztach ETS-u. 40 groszy paliwo, 6 tysięcy złotych roczne ogrzewanie gazem. 40 groszy. Dodatkowo 40 tak. groszy, minimum. 6 tysięcy złotych ogrzewanie gazem, 9 tysięcy węglem. Tu wiemy, 300 tysięcy trzeba będzie na remont domu wydać. Ale może pani minister łaskawie znajdzie jakieś środki. Bo po prostu... Może. Ale to jest tak. takie perpetuum mobile, na samonapędzający się mechanizm. Tak. Taki socjalizm w pełnej krasie. Teraz mamy się domyślać, czy ona znajdzie, nie znajdzie, gdzie pójść, jak to załatwić? Powiem ci, wolałbym się nie domyślać, co siedzi w czeluściach rozumu pani minister, bo moglibyśmy dojść do konkluzji o tym, że wielkim problemem ryb w rzekach jest to... No właśnie, brakuje... co? No to może już nie kończmy. Tak. To zapytam, bo poprzedni rząd stawiał na to, żeby Odrę w zasadzie uregulować i zrobić z niej szlak żeglugowy, który będzie wiódł do Szczecina i dalej do Świnoujścia. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ nigdy dzisiaj... Dlatego, że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. Było jednym z elementów tej katastrofy, więc to jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami jak z lat 70., kiedy się betonuje, prostuje, to zabija nasze rzeki ale i prowadzi na zachodzie, do takich katastrof. Ja rozumiem tylko. Wiem, bo znam koszty takiej żeglugi i takiego transportu i on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo zabija nasze rzeki. Czyli nie opłaca się inwestować. Powiem ci, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo Niemcy jakoś ale transportują. Negatywnie. No, gdybym był pozytywnie zaskoczony tym rządem, to myślę, że kredą w kominie zapisać. Znaczy cieszy mnie tylko, że ich światopoglądowe projekty upadają, bo to jest jedyny plus, ale zauważ, Niemcy transportują 100 razy więcej towarów niż Polska transportem rzecznym. W Unii Europejskiej szykuje się taki program 50 miliardów euro wydatków na transport śródlądowy. A tylko w Polsce jest to nieopłacalne i tylko w Polsce tego nie można. Bo się komuś innemu opłaca. Czyli znowu wracamy do tej słynnej frazy Für no, i pewno państwo. No rozumiem, no chyba niestety to jest jedno wytłumaczenie. Ja mamy koleżankę ministrę, która też bardzo... Też chyba chce wesprzeć to pewne państwo na zachód od nas. Tak, ale mówiąc nam, że to jest dla nas dla dobre. Naszego dobra, oczywiście. Żebyśmy się przestawiali na auta elektryczne. Czasem spłoną, czasem się popsują, czasem trzeba dodać parę set tysięcy, ale... Może te niemieckie nie będą płonąć, wiesz? No. Jak będą się zachowywały tak jak miasta na zachodzie Europy, to boję się, że będą płonąć. Trzeba zaufać, posłuchajmy.
Proponujemy ludziom inny model konsumpcji. To będą dopłaty wyłącznie do samochodów z takiej średniej lub troszeczkę niższej półki. Ale i nowe, czyli to i nie mają być dopłaty dla ludzi bogatych, którzy i tak sobie kupią dobry samochód elektryczny. Tylko dla, no powiedzmy, zwykłych ludzi, żeby mogli spróbować z pewnym wsparciem państwa innego modelu konsumpcji. To będą używane ciągle nowe samochody, nowe w sensie względnie nowe, a używane dlatego, że na przykład po roku samochód, no ta cena jest topnięcie i jest moment dla kogoś, żeby sobie kupić ciągle dobry, nowoczesny, nowy, dobrze działający samochód, ale taniej. I zachęcamy ludzi do nowego modelu konsumpcji. No, to tak względnie. Tak, nowy, czyli nowy, używany. Tak, możemy. Mamy taką ofertę, że jak kogoś nie będzie stać na prawdziwy samochód elektryczny, to nowy, może chociaż takie... względnie używany. Nie, poczekaj. Używany, względnie, czyli względnie nowy. Tak. O matko. Czyli jak Niemcom się znudzi, to dla nas. Tak. Może takie zabawkowe po prostu będziemy dostawać od rządu z jakąś dopłatą. Jak myślisz? No tych, których nie będzie stać na prawdziwe auta. No to sobie może kupię, takie... będą sobie jeździć w domu. Tak, w żum, w żum. Tak, no to prawda, może na jakieś baterie. Na zabawy, tak. Tak, w ciemnym, zimnym domu, no bo niedługo nie idzie stać na ogrzewanie. To chociaż... tak na dworze będzie, wiesz? No. Jak rozpalisz sobie ognisko. Jak rozpalisz ognisko? Też nie można. A emisja CO2? No Boże. Przecież Unia ma redukować o 90% do 2040, a ty jeszcze chcesz ogniskiem tutaj dopomóc zanieczyszczenia planety. Wiem, okropna jest, okropna. Nie, nie idę z duchem czasu. A za to z duchem czasu podąża świetna, nowa kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych, która, powiem ci, bardzo mi przypomina pewną, jak to było na plakatach, prawdziwą prezydent. Prawdziwą, oczywiście, że prawdziwą. Ja jestem tylko ciekaw, czy pani Kamala też zakończy na 2%. Tak może być, tak może być. Ale posłuchajmy pani Kitawę. No pani wie, co pani mówi, dlatego że pani też była kandydatką w wyborach prezydenckich i się pani wycofała. Tak, bo kandydat musi mieć poparcie własnego ugrupowania. Czyli nie miała nawet poparcia. To, że miała, jakie miała w sondażach, to chyba o to bardzo... Zabrzmiało tak, no, dosyć przykro, no bo przykro. Jednak... Tak, a ja się śmieję. Wiesz co, że ja jestem naprawdę, no niepoważna, no. Szkoda, no nikt nie wykreował pani Kidawy, za to... Ona sama siebie mogła wykreowała. Się zwrócić o poparcie dla kogoś, kto pstryknie, na pstryknięcie palców, kto na wskazanie swojego po prostu magicznego palca wskazującego pokazuje... Kto może robić wielką karierę? Kto ma świetlaną przyszłość? On pociąga za sznurki i to nie tak. Tylko w Polsce, przed państwem Lech Wałęsa, który pociąga za sznurki na całym świecie. Lech Wałęsa mocno o Donaldzie Trumpie. Popełniłem błąd, to ja go zachęciłem do kariery prezydenckiej. Ja wtedy mówię do niego, zacznij tak, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ja mu wtedy mówię, Elon, wsadź baterię w auto, ładuj kablem, a będziesz bardzo bogaty. Przyznał się, że Gagarina namówił do lotu w kosmos? Ja mu wtedy mówię, Albert, ten wzór MC jest prawie dobry, musisz tylko C podnieść do kwadratu. No ale przed nami nie tylko wybory w Stanach Zjednoczonych, przed nami wybory prezydenckie tutaj u nas w Polsce. Jestem, powiem ci, ciekaw, kogo nasz elektromonter wskaże. Może ja się domyślam kogo. No właśnie, wiele osób się domyśla. Teraz kto broni to może... Tuska, broni Bodnara. Tak, nawet tak. Napisał taki podniosły post na Facebooku, że trudno, że nie spełniają obietnic, bo to PiS zastawił miny, w które wpada obecna koalicja. Tak, tak. Nie wiem, okręt wojenny trzeba przeciwminowy wysłać. Myślę, żeby wskazał Tuska. No i... Myślę, że i sam Donald Tusk mógłby się wskazać. Ale powiem ci, reakcja jednego z polityków PiSu była... No, wielce mówiąca i no, moim zdaniem bardzo trafna. Myślę, że Donald Tusk ma takie zakusy. Ale nie, no przecież powiedział, że nie. Przepraszam bardzo, ale argument, że coś istnieje, bo Donald Tusk tak powiedział. A pamięta pani Donalda Tuska, jak mówił, że nie wybiera się do Brukseli? Tak, pamiętam. Dziękuję. Pamiętam. To pamiętam. Ja nie mam więcej pytań. Ale powiedział to wyraźnie, że nie jestem zainteresowany. A wtedy też mówił bardzo wyraźnie. Ale przecież mówił też, że prezydentura to żyrandol. To dlaczego miałby teraz zmienić zdanie? No. Pani redaktor, no naprawdę... Ale nie... No i tyle warte słowa Tuska. Ale mógł nam powiedzieć o swojej asystentce. I co? I co? Nie chwali się jak. Nie chwali się. Ja już nawet pomijam te wszystkie obyczajowe wątki. Ja bym się pochwaliła.
taka fajna. Wiesz co, no ja wiem, że on ma dwie młode asystentki, ale ja już pomijam te wątki obyczajowe. Wiadomo, starszy człowiek chce korzystać ze świeżego spojrzenia młodych ludzi, którzy idą bardzo z duchem młody, czasu. Tak. Młodych. Ale zauważ, jeśli ci młodzi ludzie pochodzą z dawnych rosyjskich, radzieckich w zasadzie jeszcze rodzin, którzy gdzieś... Coś dużo z tych wątków tak, się pojawia. Do szkoły chodzili w Rosji, którzy mają jakieś tam wśród znajomych osoby wspierające aktywnie Putina, to przynajmniej lampka by mi się zaświeciła. Taka troszeczkę czerwona, no, pulsująca. Tam się może zaświeciła, bo ona jest z branży beauty, to wiesz, może LED-owa. A może. Ze światłem. Zwłaszcza gdy lobbowano za obniżeniem podatku dla tej branży. Tak. Czyżby to się wiązało jakoś? Niemożliwe. Niemożliwe. Nie, no to jest co, czysty przypadek. Nie podejrzewaj nawet, wiesz mu. Nie. Znaczy ja nie podejrzewam, absolutnie. Ale wiesz, to się wszystko składa. Asystentki z takim pochodzeniem radzieckim do strategicznych, krytycznych spółek zbrojeniowych, absolwenci kursów KGB i oficerowie SB. No po prostu, cytując klasyka, który występuje teraz... Emerytury dla SBK-ów. Emerytury dla SBK-ów 3 miliardy. Spójrz, ja bym zacytował w końcu ekspertów tej drugiej strony. Rosja już tu jest. I tu akurat się z nimi zgadzam. No to posłuchaj. Nową asystentką pana premiera Donalda Tuska została Chris Woronowska. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, no to tu mamy dokument podpisany przez Krystynę Woronowską i pana Donalda Tuska. Pani do tej pory prowadziła salon urody, Dream of Beauty. Tak też się zastanawiam, jak to jest u nas w państwie polskim. Czy każdy taki nowy współpracownik jest sprawdzany przez służby? A może nie? No i mamy teraz, już dawno się nie odzywał pan Szymon Hołownia. Znaczy odzywać się odzywa, ale dawno... Dawno tak nie błyszczał, tak. Rzeczywiście, światłem odbitym. Tak. Od zaprzyjaźnionych mediów. Natomiast odniósł się do tych ataków ze strony... Bo zauważ, jakie są teraz napięcia, prawda? Lewica, też Koalicja Obywatelska i jej zwolennicy atakują PSL, że PSL chce rozbić koalicję. PSL też ma swoje... Powinien iść do PiSu, tam pani Lampart krzyczy. Tak. No pan premier Kosiniak też ma swoje problemy, bo wiemy, że nagle brakuje środków na przykład kontrakty koreańskie, jeśli chodzi o uzbrojenie. No pieniędzy nie ma i nie będzie, tak. No niestety. No, wiesz, jeśli dług publiczny rośnie 4 razy szybciej niż za rządów PiSu... Patrzę, co oni są niesamowici. Ja cały czas się pytam. Nie mogę wyjść z podziwu. Tak. 7 miesięcy. Zobacz... Tak. To jest niesamowite, jeśli oni już zadłużyli Polskę w pierwszym półroczu na 140 miliardów. Jakiś metaforyczny powinieneś. Wypuszczają obligacje, licząc inwestują. Za wysoką stopę zwrotu. No, tylko ciekawe, w co inwestują tak naprawdę. No, to jest... No, powiedziałabym co, ale nie chcę w sobotę być skuta w kajdanki, wiesz? A, nie, to spokojnie, oni przychodzą w poniedziałki rano. Tylko później się może, mogą pomylić, bo przychodzą do ludzi z immunitetami, więc czasem się tam, wiesz, nie w te drzwi zapukają. No, chyba, że byłabyś jakąś celebrytką tamtej strony. To immunitet jest od razu fundowany. Oczywiste. Pamiętasz sprawę pani Kozidrak. No, co prawda jechała, pijana, przekroczyła tam prędkość. Kto tam nie jechał? Komu się nie zdarzyło? Ale ma wielki dorobek artystyczny, więc to ją wybiela. Tak. Natomiast wracając do naszego innego artysty, który jeszcze gra w orkiestrze koalicyjnej, zobacz, tak niby go bronił Szymon Hołownia, tak, ale... Tak bronił, ale to się, było ja to dziękuję. Tak uszczypliwe, jak to my byśmy go komentowali. No a może do nas przyjdzie pan Hołownia, posłuchajmy. Jeżeli pyta mnie pan, czy będę bronił Władysława Kosiniaka-Kamysza, proszę pana, jak niepodległości. To nie tylko mój koalicjant, ale również przyjaciel, to wspaniały, zacny człowiek. Natomiast proszę mi wierzyć, jego małżonka, określając go kiedyś mianem pewnego drapieżnika, wie, że potrafi też pokazać pazury, więc powiedziałbym z angielska don't mess with Władek, a dla tych, którzy językiem Szekspira nie władają, nie zaczynajcie z Tygryskiem. Językiem Mickiewicza też. Tak. Już jeden twórca trzeciej drogi językiem Mickiewicza, drugi językiem Szekspira. Ale mamy wykształconych ludzi. Powiem ci, pełna kultura. 56 płci też trzeba się nauczyć. Tylko w jakim języku może? Może tych inżynierów, co sprowadzają tak masowo, może oni by pomogli. Pomogli. Tak. Ja myślałam, że też nie mają pojęcia, ale no...
Chyba, że będą mówić po prostu krystalicznie czystą polszczyzną, tak, zarzekając się na wszystkie świętości. Na miłość boską, no, tak, na Boga. Tak jak taki obieżny świat, który już w kilku partiach był, pan Kamiński. Był, pisał piękną książkę. Tak, tu koniec się zachwyca... PiSu. Tak, tu się Pinochetem tam zachwycał, tutaj tak prorokował upadek PiSu. A sprzedaż teraz się zakończyła na prawie wyprzedaży tej książki. Ostatnio jak byłem w Biedronce, to widziałem tę książkę. Tak, całe 2,99. No tak, ja też. Inflacja tej książki nie dotyka, naprawdę. To jest jedyny produkt, który się znaczy, nie ma inflacji. Nie chcę kupić, nawet wiesz, na podpałkę. No, bo to nieekologiczne. Nie, bo teraz nieekologiczne. Kiedy ja się nauczę, co? Nie wiem, może pomoże ci pan Kamiński. Wsłuchajmy się w jego mądrości. Tak, wsłuchajmy się, na Boga. Drodzy, pan nie jest katolikiem? Ale co to ma za znaczenie, kim ja jestem? No pytam. Ale panie redaktor, ale to katolicy w Polsce posługują się tym argumentem, że ich jest 99% i powołują się na nauczanie Kościoła w sprawie aborcji, na Boga, nie na żadną naukę. Nie ma żadnej nauki, która mi mówi, że zapłodniona komórka jest człowiekiem takim samym jak ja, rozmawiającym tu z panią. Nie ma takiej nauki. Jest nauka Kościoła. Co więcej, nie ma słowa Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który by na temat aborcji się wypowiadał. Słowa nie ma. To jest interpretacja Kościoła. I znowu zwraca kwestia granicy. Zauważ, w ogóle kolejne skandale. Nie wiem, czy słyszałaś. Wczoraj po południu na rynku we Wrocławiu prezydent Sutryk wyświetlał film Zielona Granica. Czyli znowu wracają do tego paszkwila wymierzonego polski mundur. Słyszałam, był tam nawet nasz reporter. Pozdrawiamy Janusza. No, tak, staramy się takie skandaliczne rzeczy pokazywać na bieżąco. Tak. Zauważ, są pushbacki legalne i praworządne. Tak jak Niemcy nam przerzucają nagle migrantów z całej Europy, prawda? Oni przez zachodnią granicę. Oni ani kar nie mają. Tak. A jak my próbujemy bronić polskiej granicy, przynajmniej próbowaliśmy przed 13 grudnia, no to coś przeszkadzało bardzo tym aktywistom. No bo jednak ta granica, no faktycznie, jak patrzą w atlas geograficzny, to jest tu jakaś linia, ale niech ona zostanie sobie tylko takim szlaczkiem, no, na kartce papieru. A faktycznie, fizycznie, no to niech przychodzi kto chce. No i Unia wie, kogo karać. Unia nadąża za całą tą sytuacją. No Unia próbuje się jakoś tutaj chyba skompatybilnie jakby dogadać z naszymi tutaj przywódcami. To pani profesor chyba z prowadzącą kompatybilnie nie potrafi się dogadać. One nadawały na innych falach. Tak. Pytanie spójność, pani doktor, bo ja nie mogę się z tym pogodzić. Z jednej strony przyjeżdżają przedstawiciele Frontexu, przedstawiciele też Unii Europejskiej na wschodnią granicę, wiedzą, co się dzieje doskonale od lat, że są pushbacki, że bez nich nie udałoby się ochronić tej granicy. Bo tam widzieliśmy dzisiaj obrazki mężczyzn przeszkolonych przez Białorusinów, przyznał to pan minister. To już nie jest migracja, powiedział. Ja się zajmuję migracją, ale przepraszam, to już nie jest migracja, tylko to jest operacja służb specjalnych. I z jednej strony, a z drugiej strony są zaskarżanie. Może prawo unijne nie nadąża za sytuacją? Bardzo nadąża. Prawo unijne bardzo nadąża. Europejska konwencja i linia orzecznicza Trybunału jednego i drugiego nadąża. To ja nie nadążę. No my też nie nadążamy. Natomiast TVN24 no to nadąża narracją. Teraz wiesz, to jest rzeczywiście atak na granicę polsko białoruską. Teraz tak. Teraz tak. Nie ma Ibrahim. Nie ma. Nie ma kota. Te pushbacki, to 1682 mamy pushbacki, tak? Proszę bardzo. Ale... I co? Ale tego się nie dowiesz z TVN-u. Widzisz, jak pięknie nadążają? No bo tam wiesz, jak o czymś nie powinno się mówić, to się nagle mówi. Cisza. Tak. I nagle jest materiał, nie wiem, o radosnych Polakach nad morzem. Tak. Którzy, mimo że jest drogo, to im to nie przeszkadza, tak, bo chociaż jest słońce. To dobrze, że jeszcze nie nagrywałem, że dobrze, że tego PiSu nie ma, tak? Dojdą mi do tego. Ale były też, pamiętasz, tak, momenty, kiedy TVN brzmiał. No były. Znaczy, ja bardzo dobrze to pamiętam. No. Czyli... I nawet jak był młody człowiek, to ten człowiek był stary, schorowany, a sami mężczyźni, no to zobaczcie, kto to jest. Uchodźcy dotarli już na brzeg. Widać starszych, schorowanych ludzi, widać dzieci i takich pontonów, proszę państwa, tutaj do brzegu wyspy Lesbos każdego dnia dociera, można powiedzieć, już kilkadziesiąt. Wczoraj jeszcze 30, ale dzisiaj chyba
40 ponton. No widziałeś? Powiedzcie, że jak na schorowanych starszych ludzi, na młode kobiety, kobiety z malutkimi dziećmi. Tak. Jeszcze tacy biedni przecież, tak. Z jednym tobołkiem na plecach. A jakoś jak patrzę na ten telefon, to powiem ci, że zaczyna mnie zazdrość zżerać. Ach, ty jesteś zazdrosny. Chciałbym mieć taki sprzęt, jak ci biedni uchodźcy. Pomarzyć no. Można. Nie. Tak, to nic nie kosztuje. My się pławimy w luksusach, tak. Pozytywnych komentarzy naszych widzów, tak. I to jest i dużo cenniejsze. Oczywiście serdecznie dziękujemy. Posłuchajmy o bezkarnej, tak naprawdę prawie bezkarnej, tak, bo tam jakąś karę dostała Klaudia Eldursi. W nowej edycji programu Top Model zasiądzie Klaudia Eldursi, która dopiero co tłumaczyła się z dość szokujących nagrań, kiedy zarejestrowano, jak w sposób absolutnie szalony jeździ po autostradzie, a to siedząc komuś na zderzaku, a to posuwając pasem awaryjnym, jakby to był pas wyznaczony tylko dla celebrytów. Tylko co z tego? Kontrakt w telewizji otrzymałam. I spójrz, sprawa załatwiona, jest gwiazdą owej stacji. A może my też tak kiedyś coś tam, jeszcze wiesz, takie te głupie tłumaczenie, tak, że no, każdy tam sobie lubi jechać szybciej. Tylko wiesz, gdyby się w przypadku obecnej uśmiechniętej koalicji i sądów takich rozgrzanych do czerwoności, gdyby ktoś zaczął, że jesteśmy z Republiki, to myślę, że za samą stację by nam dorzucili z 5 lat i to nie więzienia, a jakiejś kolonii karnej. Otworzył drzwi, wiesz, tak. Od samochodu. Oczywiście, to już jest złamanie prawa, bo na pewno miał pan zdrożne myśli i chciał przekroczyć prędkość, bez dwóch zdań. No to tak jak zawsze mówię, raport mniejszości. Tak, to pasowałby idealnie. Tak, tak. Zwłaszcza w tej, teraz w telewizji, prawda, Neo TVP, w tej czystej wody, która potoczyście się leje wszędzie wokół nas. Leje, leje, wylewa. Tak, tak. Tak, tak, niestety często i z ekranu. No mają za co, że tak powiem, rozlewać tę wodę. Pamiętam. Po raz kolejny. Zazdrość, zazdrość. Nie. Teraz ja się upominam o ważne sprawy społeczne. Dobrze. Miało trafić dużo środków na onkologię dziecięcą. Pamiętasz te opowieści? No. Donald Tusk wychodził i grzmiał 3 miliardy. To muszą nie tylko trafić. Wszyscy. A teraz? No onkologia dziecięca poczeka na lepsze czasy, jak się skończy procedura nadmiernego deficytu. My wkładajmy pieniądze na ale coś. Pani kurde i szatan, tak. Musi mieć swój nowy program przecież. Oczywiście. Za to, że pluła na Straż Graniczną. I tam nie oszczędzajmy. Na całego zastaw się, a postaw się. Tak. 425 milionów złotych na partyjną propagandę zamiast na onkologię. Obłuda uśmiechnięta od ucha do ucha. No i kolejna rzecz. Wspaniała. Tak, teraz już taka powiedziałbym. Tak. Nie wiem nawet, czy to jest sfera groteski, jakiegoś ukrytego absurdu, czy po prostu nie, my do tego opis współczesnego świata. Tak, tak. A my nie tacy nowocześni, no... Nawet mleko może być. Tak, no mamy tutaj tak. Sobie coś, co dla nas wydawałoby się naturalnym, bardzo zresztą smacznym mlekiem krowim. Troszeczkę jest słodkie, dzisiaj takie słodkie. Słodkie, ale bardzo smaczne. Mm. Wiesz co, ja sobie nawet nie zdaję sprawy, że w tym momencie to, co teraz zrobię, to jest akt rasizmu wstrętnego, za który chyba Krajowa Rada powinna Lej. Nas ukarać. Ty rasisto, posłuchajmy. Mm. Czy mleko jest rasistowskie? Naukowcy z Uniwersytetu w Kent badają historyczne powiązania między mlekiem a kolonializmem. Uczestnik projektu twierdzi, że mleko pochodzi z Europy Północnej i jest białą supremacją narzuconą innym kulturom. No cóż, no to jeszcze się napijemy. No, tak. Za supremację, tak. Absolutnie. I za faszyzm, jak, i za rasizm. No ale to, co migdałowe jest żółte, no to też można powiedzieć, że to rasizm. To tak, to jest atak na Chińczyków. A jak czego? Ja powiem ci, jestem dumny z białej rasy, z korzeni europejskich. Bardzo dobre. Bardzo smaczne, naprawdę. Filip, pij mleko, będziesz duży. To... Z drugiej strony, my pijemy mleko, czyli muszą krowy nam je dostarczać, a krowy zanieczyszczają powietrze inną częścią no ciała. No jak tu żyć? Metan też jest niebezpieczny. Wszystko jest niebezpieczne. Tlen za niedługo. Niebezpieczne. Skoro rybom już brakuje wody w rzekach, tak, tak. To niedługo zacznie brakować tlenu. Ludź. To wszystko przez nas. Powymieramy. Wszystko przez nas. Dlatego Gazeta Wyborcza na przykład promuje, żeby nie mieć dzieci. No nie tylko Gazeta Wyborcza. Cały ten światek tak. Medialny. A i w Onecie, wiesz, o psich matkach poczytasz, tak? Oj, to jest temat w ogóle drażliwy, tak, bo gdybyśmy weszli na kwestię, czy umierają, czy zdychają. Tak. Pamiętaj, teraz...
Psiecko jest cenniejsze niż dziecko. Oczywiście. Idź. Bo dzieci na weselu to też nie są fajne, bo robią hałas, ale jak nie zaprosisz kogoś... A to psy nie robią hałasu, rozumiem. Piecko nie, nie robi. Nie wiem, co tam robi. Nie chcą wiedzieć nawet, co robi, wiesz? No tak, psiecko jest tylko do głaskania i do stawiania na... A my teraz się pogłaszczemy i przedstawimy... Piękne wyniki, no cudowne, cudowne. Tak, znaczy z każdego odcinka jest coraz więcej głosów tak. W naszych sądach Oscara Tygodnia, więc... No to przed państwem zwycięzca. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Time is up. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. My też się państwu kłaniamy w pas, bo dziękujemy tak, serdecznie. Bo mamy rekord. Pokażmy właśnie, jak to wygląda procentowo i jak pięknie państwo głosowali. 27 tysięcy głosów. I co? 80 dobrze, Oskar, widzę. 88, no ty masz okulary, tak. Ty jesteś w lepszej, czy nie jesteś w lepszej sytuacji? Chcesz właśnie powiedzieć, że my mamy więcej głosów w naszej sądzie niż na przykład pani Róża Thun miała głosów w wyborach? No ale to wiesz, pani Róża Thun ciężko na to zapracowała. 88%. No myślałam, że może ten szczęsny, że propozycja Michała też, no ale jednak tu... Jednak mocno wystąpiła rzeczywiście pani europoseł Konfederacji i wytknęła. Tak. No to co? Absurdy. Tak, to kolejne propozycje przed nami. Zapraszamy. Zachwyciła mnie argumentacja, powiem ci, pana posła Frysztaka z Radomskiej Platformy Obywatelskiej. Nie, który... ogólnie pan Frysztak kiedyś zachwycił tak dosyć. Tak, no rzeczywiście miał tam z różnymi, że tak powiem, organami ścigania różne porachunki, ale się wszystko udało zakończyć. Jest... czysty, prawda? Jak łza, jak cały ten oczywiście konglomerat rządzący. Tak. A wiesz, kto mu doradza w sprawie ekologii, w sprawie narzucania nowych podatków klimatycznych? Niestety wiem, ale państwo też niestety... Chyba muszą... wiedzą, a nawet jak nie wiedzą, to pokażemy i obawiam się tylko, że wielu urzędnikom i politykom w Komisji Europejskiej też doradzają tacy właśnie domorośli eksperci. Ma pan dzisiaj Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych, ma przedstawić takie no wstępne... A plan redukcji emisji gazów cieplarnianych, ten restrykcyjny i taki naprawdę szybki plan, czy może szybkie tempo, jest dobry czy zły? Biorąc pod uwagę, jak się zachowuje reszta świata, czy to jest coś, co ma sens z takiego globalnego punktu widzenia? Ja w tej materii zawsze słucham swojego syna, który mimo tego, że ma 8 lat, już bardzo mocno jest zorientowany na to, co dzieje się z naszym powietrzem, z naszym klimatem. No to do tego nie tłumaczy. Potrzeba, panie pośle, wzywać Matki Boskiej. Wystarczy patrzeć na to, co się dzieje. No nie, to już wszystko wiemy. Takich sytuacji, które mamy w ostatnich latach, nie było... Nie było przed kilkudziesięcioma laty, powodzie błyskawiczne, czy kwestia grad, który spada po kilkadziesiąt centymetrów, wyglądając jak zaspy śnieżne. Ale panie pośle, chce pan powiedzieć, że pana 8-letni syn tłumaczy panu kwestie klimatyczne, panie pośle? Nie. To zdanie wyrwane z kontekstu. Chodzi dlatego chcę doprecyzować. Młodsze pokolenia oczekują od nas działań, które będą zorientowane na to, by ta planeta przetrwała. Na pewno było wyrwane z kontekstu, nie? Tak. To... wyrwana z logiki jest cała ta polityka klimatyczna. No i wyrwana z logiki też komisja, druga propozycja, pan Kierwiński. Tak, podsumowano tak. Już komisję, każdy jest winny, tylko nie ci, którzy realnie torpedowali wybory korespondencyjne. Pan Szczerba już wiesz, w tym Europarlamencie, on się w ogóle chyba nie wypowiada na teraz na temat komisji. Dla niego to już jest chyba, wiesz... Show zrobił, dostał tak. Się do Europarlamentu, sprawa załatwiona. Show zrobił, bo tam miał ładny wynik, powiem ci. No. Myślałem, że on dalej będzie chciał, wiesz, że show must go on, że dalej coś będzie trwało, a tutaj chyba już się znudzili. Znudzili. No to teraz pana Kierwińskiego, no, który też jest w Europarlamencie. Posłuchaj. Oj, mocno podsumował kolegę. Oj, tak.
Ma pan dzisiaj, Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych ma przedstawić taki no, wstępny, końcowy raport. Mają słychać, że wnioski do prokuratury trafią w sprawie m.in. premiera Morawieckiego. Ale tak znowu, z ręką na sercu, widział pan efekt tej komisji, że coś ustaliła innego niż wiedzieliśmy pół roku wcześniej? W tej sprawie rzeczywiście uważam, że jest tak, że wiele rzeczy już zostało przeanalizowanych i właściwie pełna wiedza już jest, że ta komisja nie wniosła wiele nowej wiedzy, ale proszę zwrócić uwagę na to, że to jest przedmiot dyskusji od 3 lat. To prawda. Więc... To może ta komisja była niepotrzebna, pieniądze nie, poszły w błoto, wiem, na ekspertów, było... na członków. Nie, na... nie, nie. Była potrzebna z jednego powodu, żeby zobaczyć, jak w tej sprawie reagują politycy PiS-u przesłuchiwani przez tą komisję. Czyli grill polityczny. Nie grill. I teraz słuchając pana Kierwińskiego, zadane zostało pytanie, czy ta komisja to nie były wydane pieniądze w błoto. No nie, bo ona była potrzebna. Właśnie była potrzebna po to, żeby przemieścić się do Europarlamentu. Znaczy tak mi się wydaje. Taka katapulta tak. Współczesna, tak. Która ich wystrzeliła prosto do Brukseli. Ale zgodzę się z panem Kierwińskim, że... Mogliśmy zaobserwować reakcję polityków PiS-u, tylko nie wiem, czy ta reakcja była zgodna z oczekiwaniami twórców tych komisji. No, zwłaszcza gdy prezes Kaczyński usiadł i, że tak powiem, no trudno było się pozbierać członkom komisji po tym występie, no bo jednak merytorycznie ich zgniótł. No tak, no pełna kompromitacja, no ale, ale show jakieś było. Tak. Tak, co prawda cyrka, no... Tak, to był cyrk rzeczywiście taki objazdowy, ale nie było tam przynajmniej mowy nienawiści. Czegoś, co ma być niedługo penalizowane. Wiemy, że pan Bodnar się wściekł na oprawę graficzną na przykład Legii Warszawa. Widziałaś ostatni mecz i taki mocny transparent przeciwko nielegalnym migrantom. Mi się tam podobało, tak. 5 lat więzienia będzie czekało kibiców Legii. Już pan Bodnar straszył Szykuje. W mediach. Absolutnie, od razu i zakłóć wszystkich. No to a propos mowy nienawiści. Spójrz. Trzecia propozycja to jest propozycja naszego wydawcy. Tak, i tak. Słyszałaś te... bluzgi, ten knajacki język Marty Lempart spod Sejmu? No słyszałam i dlatego nie przygotowywałam nawet... Tak, tego już oszczędziliśmy tak, państwu. Myślę, że tak. Większość osób miało tę nieprzyjemność słuchać wielkiej liderki kobiet lewicy. Tak, kobiet, liderki kobiet, która, wiesz... No, oczywiście, przy tym kobiet bym dał taki duży cudzysłów tak. Albo taką kursywę pani łamaną. Pani sprzątająca później musi po niej, że tak powiem... To liderki osobopostaci tak. Krzykliwych i tak. Widowiskowych może? No tak, no na pewno nie kobiet, tak? No. To rzeczywiście, natomiast to nie jest mowa nienawiści sprzątać, według koalicji. Dewastuje budynki. No i dewastuje też przestrzeń publiczną tak. Swoją tak. Aktywnością. Natomiast to według rządzącej koalicji nie jest mową nienawiści. Za to, gdy ktoś merytorycznie punktuje błędy Komisji Europejskiej, to już jest język Goebbelsa. To już jest faszyzm. A tfu, najgorszy. No pewnie, od razu zakazać. Tu peciara płynąca na fali... A to bardzo niegrzeczne. Na fali, na skrajnej fali nacjonalizmu, naprawdę. Cwana tu peciara? Tak, szanowni państwo, wstyd mi dzisiaj było, wstyd mi dzisiaj było za tą panią. Obok mnie siedzieli koledzy z różnych krajów. Naprawdę wstyd mi było. Szanowni państwo, ta pani... Dzisiaj przyniosła wstyd naszemu krajowi. Ta pani wreszcie, przystąpiła, zobaczcie, ta pani nie, przystąpiła no, wraz ze swoimi kolegami do niemieckiej alternatywy. No nie, nie, do alternatywy nie, do Europy nie, Suwerennych Narodów tak, wraz z FD. Tak, ale, jedna rzecz, pani, ale nie, niech pani powie, ale... Czy pani też nie poniosło jednak z tym określeniem cwana tupeciara? Nie, bo wie pani, jak... Wstyd to kogoś tak nazywać w studio, ale wydaje mi się, że to też... Dzisiaj jesteśmy tak troszeczkę w temacie zazdrości. Pani wcisło zazdrości, że to ona nie wyszła i wiesz, jakby coś powiedziała o tym stop PCK, jakby coś takiego powiedziała. Że ona wtedy chyba tą gondolą płynęła, więc nie miała czasu na występy. Ona była w tym zajęta. Myślami była z nami. Mówiła, że jest myślami z Polakami. Nie. Myślami to nie te kierunki. Nie, nie, u pani Wcisło to nie. No myśli, mówiła, że my... No mówiła. No, mówiła, rzeczywiście. Natomiast u niej to ja bym... To ona wytyka tu jakieś koalicje z niemieckimi formacjami. Gdybyśmy my chcieli niemieckie koalicje wytykać, no to pani Wcisło rzeczywiście miałaby złoty medal. Miałaby złoty. A złoty medal to się państwu należy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przegoniliśmy... Stało nawet, się. Tak, oglądalnością zeszłą sobotę TVN24 o ponad 30%. Już nie powiem, albo i powiem. TVP Info o ponad 200%. Po prostu hity tak. W sieci w zeszłym tygodniu rozbiły bank. I jeśli chodzi o... Ale dzięki komu?
przestrzeń Republiki temu, i inne stacje. Państwo poświęcają swój czas w sobotę, bo wiem, że to nie jest taka wygodna pora, a jednak jesteście z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za przepiękne komentarze, które pojawiają się na YouTubie. Wspieracie nas. Mamy też wiernych widzów od samego pierwszego odcinka. Też chciałam tutaj serdecznie podziękować całemu zespołowi, bo to nie tylko my. To też montaż, nasz wydawca, ludzie, którzy są w reżyserce. I też prosimy o wsparcie. Przed Państwem pojawia się możliwość przybliżenia telefonu. Tutaj mamy kod QR. Wyświetla się na ekranie. Jeden klik. Jest to dla nas budujące. Za niedługo przenosimy się do nowej siedziby. Też prosimy o wsparcie i wspierajcie nas klikiem, komentarzami, subskrybowaniem. Każde takie drobne wsparcie jest po prostu takim wyrazem solidarności z nami, a chcemy tworzyć jak najlepsze treści dla was. No niestety nie mamy, że tak powiem, dopływu tego potoku gotówki jak czysta woda. Ale bazujemy na sile naszych widzów. To jest najcenniejsze wsparcie. To jest najcenniejsze. I bardzo za to dziękujemy. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Oczywiście godzina 11:11.